jaka robota? Fajnie. Jutro musiał traktory wyjechać. I proszę Państwa, ogromne brawa dla otuchy, dla naszych maluchów. Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy serdecznie za piękny występ. Zapraszamy kolejną grupę.
to są chyba młodsze kadetki, jak się mylę, tak? I proszę Państwa, ogromne brawa! Dziękujemy serdecznie za występy. Proszę Państwa, i teraz będzie coś i dla kobiet, i dla mężczyzn, ponieważ zapraszamy do meczu o Mistrzostwo Województwa Kobiet. Teraz zaraz na płycie rozpocznie się. Meczu będzie reprezentował województwo polskie na ogólnopolskich igrzyskach LZS-u w Tarnowie Podgórnym. No tak się stało, że myśmy ten mecz wygrali. Jednak gratuluję też zawodniczkom Rolnika Pietrzykowice. Mogę powiedzieć kilka słów o piłce nożnej kobiet.
bo ta piłka może jest mało popularna, ale, rozwija się. Rozwija się u Was również na Opolszczyźnie. Zasady gry w piłce nożnej i dziewcząt są identyczne jak zasady gry w piłce nożnej mężczyzn. A więc gramy mecze ligowe 2 razy 45 minut w deszcz, śnieg, no i błot. Zespół pana prezesa 2 razy zdobył mistrzostwo Polski Ligowy Zespołu Sportowego. Wielka chwała, wielka duma dla środowiska piłki nożnej kobiet w województwie opolskim. Szanowni Państwo, bo teraz już pięciobój, inne dyscypliny w tej chwili. Bardzo bym poprosił, czy całe zespoły, czy kapitanów zespołu. Wszystkie. W tej chwili wręczę puchary za zawody o mistrzostwo Polski. Dziękuję. I proszę Państwa, ogromne brawa dla wszystkich zawodniczek. Serdecznie. Dziękujemy, ogromne brawa. Trzy drużyny, które zajęły podium w czwartym turnieju szóstek o Puchar Prezesa Toru. Organizatorami toru było Gminne Zrzeszenie, było głównym organizatorem z uprzejmości prezesa Gerarda Halamy. Możemy Wam wręczyć te nagrody, które tutaj są na stole. Proszę też pana Gerarda, aby wręczał te nagrody oraz zapraszam tutaj prezesa toru Wojciecha Morkę. I proszę o oklaski dla Odry Ślum. Dziękuję panowie. A teraz drugie miejsce dla mistrzów Ligi Orlika tego sezonu w naszym turnieju zali. Drugie miejsce. Zapraszam przedstawicieli z drużyny Dream Team. W drużynie Dream Teamu znajduje się także król strzelców dzisiejszego turnieju. 8 bramek. Jest to Damian Matula. W 5 meczach strzelił 8 bramek. Proszę o oklaski dla drugiego miejsca w dzisiejszym turnieju. Dziękujemy. I zwycięzcy, mistrzowie czwartego turnieju, Samarytanin Opole, zapraszamy.
Samarytanin czarnowący, jak tu mówi kierownik Grzegorz Kusza. Tak. Właśnie zespół Dream Teamu otrzymuje medale pamiątkowe, otrzymuje także puchar, zespół otrzymuje 6 narzutek. Samarytanie otrzymuje 6 narzutek, które będą ich wyróżniały w czasie treningu. Zamrażacz, 12 par get, do tego piłka. A wszystko to dzięki uprzejmości Gminnego Zrzeszenia SDS i pana Gerarda Halama. Dziękujemy wam panowie. Oklaski proszę dla pierwszego miejsca, a za chwilę zaczynamy pięciobój. Czwórka do przewoźni. Startują 4 reprezentacje. Samorząd i narząd trudny. Potem po stronę siły samorządowców i zarządu klubu sportowego Tor Dobrzych Wielki, który jak Państwo wiedzą, obchodzi w tej chwili 90-lecie swojego istnienia. Także w części i to jest konkurencja, tak jak powiedziałem, zespołu. Wyścig jest do linii 16. Dawaj!
współorganizatorzy zawodów gminnych sportowo-pożarniczych. I przechodzimy do konkurencji. Nie dla rozdzielenia gminy. Jeżeli chodzi o Krystiana, mogę powiedzieć, on jest po trzechdniowej imprezie i siły jednak nie ma. Pewne wspólne uderzenie, samorządowcy wygrali. Samorządowcy 5 na 5, 3 na 3, wszyscy pozostali. Strażacy, nie dla rozdzielenia gminy i handlowcy. Zaczynamy. Panowie, trzeba przeciągnąć czerwoną wstążkę na swoją stronę. Czerwoni naprzód, porządnie! Ciągnąć, ciągnąć! Uroczyste wręczenie wyróżnień odbędzie się tutaj, w tym miejscu, gdzie odbywają się zawody. Czas start. Po takiej walce to tętno i ciśnienie wieści. A już, już handlowcy bili u celu, a jeszcze bili się. Szanowni, to była walka, to była walka. I zaczki były. Czyli pierwsza i ostatnia. Ciągnie rękami. Nie? On się zaprze i ciągnie rękami. Dobry panie Adzioła, pan wypisuje. Dobry panie. Czas, tak. W tym momencie on na ciągnie wysoko, nie? Jednak handlowcy Daniel Roy
Krystian Piekosz, Jan Jurek, Marek Wosek, Rafał Sztyle. Ale czy to wystarczy do wygrania w klasyfikacji łącznej? Za dwie minuty się okaże. I zaszczytne pierwsze miejsce po wspaniałej rywalizacji zajęli Handlowski. Brawo! Kapitana poproszę. Stare miejsca, wracam do starych lat. W moim miasteczku znam każdego, to taki mały świat. Tutaj wszystko jest mi drogie, tu swych przyjaciół mam. To moje miejsce, tu powrócę po stary dach. Kocham mój rodzinny dom, kocham zapach moich stron. Stuwmy się na lewo i na prawo. Idziemy wszyscy wprost do nieba. I ruszmy się! Dobrze! I gdy wszyscy prosto do nieba, bo my są grzeczni, i nie tu swój pierwszy raz. Jedną karteczkę. Tak, a co my tu mamy za numer?
Proszę Państwa, 321. Powtarzam, 321. Los wygrał zakupy za 100 zł. U Państwa wolniaczek w sklepie. Odidą. 321. Czy mamy taki numer? Matko, nie, ty masz losów, dziewczyno. Chyba ze 100. Proszę Państwa, to jest 100 losów. Dobra, i tutaj mamy nagrodę, zakupy za 100 zł. Proszę bardzo, wręczamy dziewczynie, tu ściągamy, tak. I proszę Państwa, brawa! Pierwsza zwycięzczyni. Teraz kolejne dziecko zapraszamy, tak. Miesza i wyciągamy. Co my tutaj mamy? Proszę Państwa, 1031. 1031. Rok obfitości dla Ciebie. Tak, zgadza się wszystko. Gratulujemy, proszę bardzo. Głęboko miesza. I tutaj będzie Kryszna, pardon, nie widziałam. Zwał jak zwał, kosa dla ogrodników. Zapraszamy serdecznie. Numer 890. Czy ma ktoś 890? I chce dostać kosę. Elektryczny. Porządny, duży sprzęt widzę. Będziemy się bawić.